sentyment, piękna muzyka, bardzo pochwalne opinie, trochę zdążyłem się dowiedzieć, tak troszeczkę przepytać ludzi, ale widzę, że każdy jest pod wrażeniem. No przede wszystkim chcieliśmy Ci podziękować, żeś ten film tutaj przywiozła. Zaszczyt po mojej stronie. Naprawdę. Do Ameryki, do nas. Wiemy, że członkowie Twojej rodziny grają w tym filmie prawie główne role. Pochwal się. No jest to mój tata i mój brat, no i bratanek jeszcze. Ten malutki. Jaka jest opinia Twoja na temat filmu? Myślę, że to jest w ogóle dobry pomysł na to, żeby pokazać ludzi ciekawych, góroli, którzy odchodzą. Was interesting for you? Very interesting, thank you. So you like more the Polish Highlanders tradition now after watching the movie? Yes, I did. I just told them that's like where my roots are, my, you know, my culture, my tradition, and I wanted to learn more actually. So are you going to take him to Poland? Maybe. Yes. Dobra produkcja, nie? Jak oceniacie film? Super! Wojciech, co myślisz? Bardzo ładne i potrzebne. Oby więcej. Świetnie. Jaka jest, Janie, Wasza opinia jako sam film tutaj właśnie przywieziony za wielką wodę? Jest. Film jest strasznie dobry, wszystko autentycznie nakręcony. Przede wszystkim gratulujemy, Bogdan, nominacji w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Radzie Dyrektorów. Dziękuję bardzo. Jak Ty oceniasz tą produkcję? Myślę, że film jest bardzo wartościowy. Przede wszystkim chciałem zaznaczyć, że ten film już widzę któryś raz z kolei, byłem na nim dwa razy w Polsce, w Zakopanem, zapraszając gości i to nie tylko góralskie, ale przede wszystkim Cebrów, bo jeden bardzo ważny szczegół tutaj jest pokazany w tym filmie. Po przemyśleniach myślałem, że tego Bacę mogliby pokazać takiego starego chłopa. Natomiast ten młody chłopak szczególnie przemawia do młodzieży i do młodych ludzi, bo mówi o tym, że to nie trzeba być starym, że górale i tradycja to nie należy do starych ludzi. Jedna pani, z którą rozmawiałem przed chwilą, mówi tak, że ciarki ma na plecach do tej pory, dlatego że to przede wszystkim to żyje, to nie jest kancer. Dzięki tym wszystkim producentom filmowym, że to pokazali, że żyjemy, że to jest żywe. Na pewno mnie spodobało się opracowanie muzyczne, podkład muzyczny, który jest zrobiony w ten sposób, że nie jest to przekaz tylko do górala, jest tam moment góralszczyzny, ale przepleciony piękną muzyką. No, muzyka jest komponowana, muszę powiedzieć, wyśmienicie. Jest to w symbiozie z tym wszystkim, co pokazują na obrazie. Emocje przede wszystkim podnosi lub też kreuje, także jest, no super, gratulacje. No i przede wszystkim krajobraz też, nie? Nie, tego się nie da powtórzyć. No, tym wszystkim, co nie widzieli filmu. Myślisz, że to wesele było prawdziwe, czy to było... Wesele było prawdziwe. Wesele było prawdziwe. Wesele było prawdziwe. Wszystko prawie, można powiedzieć, sceny życia. Tak, to były dokumentalne filmy. Na pewno. Fajnie, dziękuję. Dzięki.